Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Cóż, za oknem pogoda już niezbyt przyjazna. W końcu mamy grudzień, jest dosyć zimno. Nieubłaganie zbliżają się do nas święta Bożego Narodzenia, jak z pewnością każdy z Was wie. Dokładnie. Postanowiliśmy w tym podcaście właśnie porozmawiać o jakichś naszych wspomnieniach ze świętami Bożego Narodzenia, o prezentach tych bardziej trafionych i tych mniej trafionych i ogólnie o tym wszystkim, co nam się dobrze, być może co nam się nieco gorzej kojarzy z świętami Bożego Narodzenia. Po tej całej atmosferze. Także jeśli macie ochotę posłuchać, to bardzo serdecznie zapraszamy. Jakie jest takie twoje pierwsze skojarzenie z świętami Bożego Narodzenia? Tak jak słyszysz ten tekst i słyszysz to, ła, ale cię wzięło. Kiedy słyszysz właśnie święta Bożego Narodzenia, to co jest taką pierwszą rzeczą, która ci przychodzi na myśl? Ogólnie przez dzieciństwo to strzelałbym w Coca-Colę. Ciężarówka Coca-Coli, która kiedyś jeszcze jeździła i rozdawała puszki Coli u nas pod lokalnym jedynym sklepem kiedyś. No tak. W sumie to jest pierwsze moje skojarzenie. Drugie to śnieg, a trzecie to takie rodzinne spotkanie, rodzinne, jedynie w pracy. Wiesz co, no tak, powiem ci, że no, u mnie też tak jest właśnie, że ta ciężarówka się kojarzy. W dodatku wiem, że tutaj w naszej okolicy chyba w zeszłym roku nagrywali w ogóle tą reklamę. Co ciekawe, nagrywali ją w lato, więc cała ulica musiała zostać pokryta z tego, co widziałem na zdjęciach, bo na żywo tego nie widziałem. Musiała zostać pokryta sztucznym śniegiem. Tak. A, myślałem, że zrobili efekt jakiś. Nie. Widocznie tak jest łatwiej. Wiesz, w sumie ciekawe, czy łatwiej było zrobić efekt, czy ten sztuczny śnieg właśnie. Może wygląda naturalnie po prostu, wiesz, kupić tam ciężaróweczkę śniegu, rozrzucić nagle szybko, zmyć z głowy, nie? Przecież no tak, no, normalnego nie wyłożysz. Tak, też śmiesznie zawsze z tym śniegiem sztucznym, w sensie to się wygląda jak sztuczny śnieg. Że przy jednym z sklepów naszych właśnie często leży taka górka śniegu, mimo to, że jest jakaś tam jesień, powiedzmy jeszcze. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Pokażę. Jakiś efekt ubiorowy. Znaczy, wiem, o co chodzi, ale efekt wyrzucenia mrożony. Tak, nie mam pojęcia, o co chodzi. Znaczy, tak, wiem, o co chodzi, ale nie wiem, skąd to się bierze. O, tak. Ja też nie wiem, skąd. Znaczy, wiadomo, że ze sklepu, ale nie wiem. No tak, wiadomo, że ze sklepu. Wiesz co, a nie kojarzą ci się prezenty ze świętami? W sumie nie jest tak koniecznie. No. Naprawdę? Znaczy, przynajmniej ja tak miałem zawsze, że na te takie większe okazje, można powiedzieć, dostawałem bardzo podobne prezenty. Czyli to nie znaczy? Było tak, że na przykład imieniny, no. Dzień dziecka. Tak. A co jest jeszcze takie dziecka w sumie bardziej? No imieniny, no, urodziny. Dziecka, urodziny. Tak, właśnie jeszcze nie powiedziałeś, tak naprawdę. Przepraszam. A to imieniny... Wybaczcie nam, przepraszam, z góry powiem, wybaczcie nam ten kaszel, ale no jak sam powiedziałem, jak sami wiecie, taka pora. No. Tak, pora chorób niestety. Niestety. Brzmi jak 50 lat. I docencie to, że tutaj Kuba nagrywa dla was ten podcast, pomimo tego, że jest chory akurat. Tak, bardzo chory, zdecydowanie. No i wracając właśnie do tego, no to zawsze dostawałem sobie bardzo podobne prezenty na wszystkie te okazje. Mhm. Nie było, co tak było? Nie, no ogólnie mówię, że to nie było tak, że... Właśnie na jakiś dzień dziecka mogłem dostać duży prezent, na urodziny mogłem dostać duży prezent, więc na święta też dostawałem typu. W sensie od ostatniego czasu, no to najbardziej cieszy mnie szczerze, jak na święta dostanę skarpetki, książkę i coś do jakiejś z moich pasji. W sumie tyle. No i ale to skarpetki, wiesz, wydawałyby się, że są takim no, prezentem najgorszym z możliwych po prostu. Wiesz, kiedyś, taki stereotyp taki prezentu, nie? Wiesz, no może kiedyś był właśnie tak bardziej stereotypowe. Kiedy to były takie zwykłe skarpetki, typu, wiesz, jakieś tam szare, numerowe. Taki jak ten mem taki, że skarpetki z bazaru, o których zawsze jest napisane sport. Dokładnie szare. Tak, dokładnie tak, szare sporty. A teraz, wiesz, można mieć tyle fajnych wyborów, czy to sportowe stricte, czy to z jakimiś fajnymi świątecznymi wzorami z, nie wiem, sklepów, tak. Typu jakieś tam fajniejsze sklepy, tak? No. Te skarpetki już też sporo potrafią kosztować. No i to jest już fajniejszy prezent, bo jednak ktoś pomyślał, ktoś się postarał, ktoś gdzieś tam... Właśnie poszedł ogarnąć ten prezent wcześniej, tak więc. Wydaje mi się, że to jest taka moja ulubiona kompilacja prezentów. Tak, ale to już jest niestety dorosłość, chyba, że cieszysz dokładnie się tak. Z tego, że... Oj, przepraszam, ja też, że dostajesz skarpetki tak naprawdę, bo ja też coś takiego może czasami tak lubię. Miło, nie? W sumie. Chyba, o ile się nie mylę, to na poprzednią albo na tą jeszcze wcześniejszą Wigilię właśnie dostałem skarpetki. A taki prezent z dzieciństwa, taki, który najbardziej zapadł ci w pamięć. Masz coś takiego? Przypominasz sobie coś takiego? Wiesz co? Jeżeli mnie o to pytasz, to myślę, że masz na to odpowiedź, więc możesz zacząć. Ja sobie zacznę przypominać. Ja do dzisiaj pamiętam, bo ja ogólnie zawsze tak miałem, że przychodziłem, mamo, ja chcę to, to i to, no i w zasadzie dostawałem. Oczywiście nie to, że jakieś rozpieszczone czy coś, tylko zawsze jakby taką jakąś największą rzecz, którą chciałem, największą. Bo taka, która mi się najbardziej podobała i nie była jakaś pewnie astronomicznie droga. Nie wiem, czy dobrze użyłem tego sformułowania, astronomicznie. No chyba tak.
to zawsze tą rzecz dostawałem i najbardziej zapadł mi w pamięć taki jakby garaż firmy Wader, do którego garażu można było zbudować drogę. Pamiętam, najbardziej podobało mi się to, że była taka winda, czyli po prostu tak korbka i po sznurku te samochody jakby można było tam przetransportowywać na górę, bo on miał kilka pięter. Widzisz, to też wskazuje na to, że jesteśmy starzy, skoro... nasze zabawki nie są elektroniczne. Tak, właśnie, skoro nie mówię o tym, że na przykład moim ulubionym prezentem była jakaś gra, bo też tak było, że dostawiam co roku FIFA, natomiast no... Nie to, że nie chcę, tylko po prostu już komputer nie spełniał od jakiegoś czasu wymagań technologicznych FIFA, która... No, bądźmy szczerzy, z roku na rok to jest to samo ostatnio. No, ostatnio tak. U mnie z takich prezentów to wydaje mi się, że albo tory, kolejka elektryczna. Tak, to właśnie, też to pamiętam przeciwstwa, tak. Bo to jakiś, bo już taki większy prezent, szczególnie jak na tamte czasy, to musiało być niezłe, żeby to takie coś dostać. Nie pamiętam, kiedy jak dostałem, to mógł być, no nawet mógł być, nie wiem, być, a, to nawet mógł nie być mój prezent, bo po prostu był jakoś tam w domu się znalazł, ale to najbardziej pamiętam. A druga rzecz to właśnie tor z samochodzikami takimi moimi, które się jakby układało na tym torze, one łapały sobie prąd, jak tramwaj tylko od dołu. Mówisz pewnie o Hot Wheelsie, czy nie? Nie, to było jakieś, bo wiesz, raczej inną markę, ale... Ale rozumiem, ale to, że coś fajnie. Tego typu. I oczywiście, jak to ja psułem, to zawsze, bo ustawiam się pod górkę i paliłem gumę. To były prawdziwe gumy, panu pamiętam. Nie, ale wiesz co, widzę, że faktycznie w dzieciństwie dostawaliśmy bardzo podobne prezenty, więc to tak jakoś... No to podobne czasy, jeszcze podobne okolice, to zawsze będzie wpływało na to, że będziemy mieli jednak jakieś tam doświadczenia zbliżone do siebie. Wydaje mi się, że też najbardziej pamiętamy... Wydaje mi się, że najbardziej pamiętam takie najlepsze jakby dla dziecka udane święta, czyli i fajne prezenty, i bardzo fajny śnieg na zewnątrz, w sensie wiesz, tak, nie wiem, 50, nie wiem, może, dobra, 10 cm śniegu, takiego wiesz, puszystego, ładnego, wszędzie leżącego, nie takiej brei jak No to masz rację, tak, ja się cieszę też, że kiedy ja byłem dzieckiem, no to śnieg jednak był co roku, no teraz... No był, tak zdecydowanie. To pozmieniało w ostatnich teraz latach. Teraz rzadziej. Natomiast przesunęłaś. Natomiast jeszcze oprócz prezentów, jeśli święta, no to co? No zgadnij, o czym myślę? Jedno to ogólnie mi się rzuciło na głowę, że właśnie atmosfera świąteczna, rodzina, nie, a drugie nie o to świąteczne piosenki. Nie o to mi chodzi. O, to jestem w szoku. Myślałem, że powiedz. Chodzi mi o kłótnie. A, kłótnie rodziny. To zależy, jaki temat podejmiesz i jakby jak liczną masz rodzinę, no bo wiadomo, że tak, ale... ktoś ma 4 osoby do świętowania. Tak, to też jest, myślę, jakiś taki urok, że imprez rodzinnych, że siedzisz i się prędzej czy później pokłócisz. Natomiast ja też myślę o tych kłótniach, kiedy przygotowuje się to wszystko, że na święta, że to jest na święta, tego nie można zjeść i tak dalej. Tak, nie zdążysz przygotować. Nie, jak nie zdążysz, idź do sklepu, nie idę, bo są kolejki. No coś takiego jest. W sumie ja właśnie będę miał teraz ciekawe święta, no bo zawsze w sumie jakoś to razem przygotowaliśmy właśnie jakieś tam jedzenie, chociaż spędzaliśmy zawsze babci, no to ona większość przygotowała. To jednak też coś zawsze było do przygotowania, zawsze jednak z własnoręcznego. No to teraz nie wiem, co ja będę robił, skoro mieszkam sobie sam. Pewnie wykroję jakąś sałatkę, żeby babcia nie miała, musiała się męczyć. No tak, zawsze coś pewnie. Bo to jest jakby najcięższe fizycznie. Słuchaj, jeśli sałatka, to polecam Ci bardzo serdecznie taki profil na Facebooku, który się nazywa bodajże Kuchenne Igraszki i Igraszki. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie kojarzysz. Profil. No to sprawdź sobie, ewentualnie odeślę cię do filmu Mietczyńskiego, który już kilka razy robił przepisy z tej strony na Facebooku. Ciekawe. No czy to się da zjeść, no to już, no taka opcja. To już jakby nie mnie oceniasz, natomiast no taka jest sobie taka strona i ostatnio nawet znowu zaczęła funkcjonować, więc no, polecam sobie. Ja jakieś te przepisy świąteczne mam plus minus w głowie, więc no tylko mieć w głowie jak mieć w głowie. Muszę się przyznać, że miałem... Właśnie pierwsze tam jakieś tam dni, kiedy zostałem sam. No i trzeba ogarnąć jakieś tam warzywa, których nigdy nie kupowałeś. Jakieś mięso, jakieś inne dziwne rzeczy. Dorosłość. No dorosłość, ale wiesz. No to jest tak strasznie dziwne. Jeszcze na święta też tak będzie dość. Że jednak trochę jedzenia będę miał, ale też trochę trzeba będzie samemu sobie przygotować. Też nie lubię strasznie tych sklepów przed świętami, no bo... Normal, ludzie kupują jak na miesiąc, tak? Ale wiesz co? Teraz się możesz do tego przyzwyczaić, wystarczy, że pójdziesz w sobotę koło godziny 16 przed niedzielą niehandlową sklepu. Nienawidzę zakupów w sobotę. Chyba, że tak maksymalnie o 9 rano robię zakupy w sobotę. Później już nie ma szans. Podziwiam bardzo, że ci się chce wstawać o tej godzinie w sobotę. To nie chce mi się, ale potem uznaję, no, tu ktoś we mnie wjedzie wózkiem, tu ktoś zostawi całą alejkę, bo jest niemyślącym człowiekiem. Nie chcę mieć tego w głowie dzisiaj, nie. Pójdę wcześniej. Rozumiem. I tak zazwyczaj robię w piątek, właśnie rano, wieczorem.
Czy tobie zawsze nie było trochę tak żal, chociaż z drugiej strony no wiadomo, że teraz cały czas też mając to na studiach jest tak, że gdy się skończą się święta, no to dalej jest wolne, bo ten Sylwester, ale czy nie miałeś tak właśnie, że trochę ci było szkoda, bo te święta się skończyły? W sensie już Wigilia, już pierwszy dzień, drugi dzień świąt i słuchaj, już? Kilka razy tak miałem, właśnie jak były jakieś tam fajne święta, było rodzinnie, była fajna atmosfera. Nie było jakichś tam złych sytuacji w rodzinie, można to tak nazwać, jakieś trudności, to w sumie fajnie się to pamięta i rzeczywiście było szkoda, że tak naprawdę bardzo szybko przyszły święta, no jak ostatnio, w sensie nie ostatnio moje święta, tylko ostatnim czasem można powiedzieć, no szybkie święta, dwa dni, zrób zakupy, ugotuj, koniec świąt, brak śniegu i jak maj. Miałem to miałem, mógłbym równie dobrze mieć weekend wolny, bym się bardziej cieszył, więc no to się z rodziną spędzony tak. Wiesz co, dobra, pogadaliśmy o tych świętach w takim ujęciu wspominkowym, dziecinnym. Teraz chciałbym pogadać o takiej stronie marketingowej świąt, że tak powiem. No. Czyli te wszystkie reklamy, wszystkie promocje, piosenki świąteczne, które już się pojawiają dużo, dużo wcześniej w sklepach. Ogólnie cały asortyment świąteczny, który pojawia się tak mniej więcej w połowie listopada, powiedzmy. Tak. Czy ty uważasz, że to nakręca bardziej ten klimat świąteczny i gdybyśmy na przykład nie mieli już właśnie od początku grudnia, tak jak powiedziałeś, czy jeszcze wcześniej właśnie tego klimatu takiego w sklepach, w galeriach, czy twoim zdaniem właśnie jakby ten klimat świąteczny byłby mniejszy, tak powiem, jakby człowiek mniej to czuł? No właśnie wydaje mi się, że jest na odwrót, że bardziej bym czuł, gdyby te święta były takie krótsze, typu, nie wiem, powiedzmy od 15 zaczynają się takie grudnia, tak? Zaczynają się takie właśnie dekorowania galerii, czy takie inne pierdolety. No teraz wchodzi, cały czas jest to samo. Ludzie dodają zdjęcia z reniferami i z kłajami już od miesiąca praktycznie. Kiedy się skończył sezon jesiennych dyni, farm dyni. No to. Zaczęły się sezon zimowych zdjęć w centrum na przykład promenada na sam kafe. Influencerki. Dokładnie tak, pseudo-influencerki raczej. No i właśnie, no to jest masakryczne, bo ile tego można. Tak. Ni to sezon, na zewnątrz jest jakieś, było rano z 6 stopni Celsjusza, no to gdzie to sezon? Średnio. No tak, ale... No dobra, a jeszcze są jakieś powody, dlaczego tak uważasz, a nie inaczej? W sensie dlaczego... Dlaczego uważasz, że że te wszystkie jakby dekoracje świąteczne w sklepach, to wszystko reklamy w internecie, w telewizji, w radiu, dlaczego właśnie powinny być później, a nie właśnie, teraz? Dla mnie powinny być później. Znaczy to jest niemożliwe, no bo to generuje prosty przychód, no bo i więcej ludzi kupi... No to jest marketing. I jacyś tam ludzie zagraniczni, no bardziej zagraniczni innych religii bym powiedział. Też więcej kupią, no bo jak ktoś, nie wiem, jak ktoś innej kompletnej religii przyjedzie do Warszawy, do centrum handlowego, no powiedzmy właśnie tego 25 listopada, no tak będzie miał te rzeczy świąteczne, no to kupi. O, fajnie, ciekawe, mają coś już ciekawego, tak? Dużo jest wtedy udekorowanych miejsc, jakieś fontanny i inne prezenty, nieważne. Krakowskie przedmieścia też są udekorowane. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że już tutaj Nowy Świat, ostatnio miałem okazję zobaczcie dosyć przypadkowo się przejść akurat. No i tak, faktycznie, tak, iluminacje tak, już się pojawiły, a to jest sam początek grudnia. Jest sam początek grudnia, jest dodatnia temperatura i w ogóle. Znaczy ogólnie to jest taki czysty marketing właśnie, żeby jak najwięcej nakupować często bardzo gęsto niepotrzebnych nam rzeczy. Czy właśnie spożywczych typu bardziej świątecznych rzeczy, jakieś babeczka świąteczna, cokolwiek, tak? Słodycze świąteczne, czekolady świąteczne. No niestety to nie zniknie, no bo to jest czysty przychód dla wielkich firm, dla ogólnie firm, przedsiębiorców. No ale według mnie psuje to atmosferę i gdyby to się zaczął pojawiać powiedzmy tego 15 grudnia, na przykład na 10 dni przed świętami, to może 15 max dni przed świętami, to atmosfera byłaby lepsza, bo to by bardziej przychodziło nagle. Też tak samo szybko się kończył, ale według mnie byłoby to przyjemniejsze. Nie wiem, jak ty uważasz. No właśnie to ciekawe, bo ja uważam inaczej, że to właśnie już mnie tak dobrze nastraja w ten klimat. Znaczy, śmieję się trochę z tego, że kończymy wszystkich świętych, kończymy 11 listopada i tak jak już sam powiedziałeś wcześniej, tam w połowie listopada już mamy to wszystko. Trochę mnie to bawi, ale z drugiej strony, gdy już jest coraz bliżej grudnia, gdy grudzień się zaczyna, no to już mnie to jakoś tak fajnie już nastraja, jakoś mam taki lepszy humor, bo no mimo wszystko, wiesz, człowiek na jesieni ma gorszy humor, a tak to już, wiesz, już zima wiesz, przychodzi. Zimowy jest lepszy niż jesień. No i wiesz, ja na przykład nie przepadam jakoś specjalnie za zimą, bo wiadomo, zimno i tak dalej. No tak, dorosłe życie. Ale jakby wiesz, to mi, właśnie do mnie jakby poprawia humor, że nastraja mnie lepiej, bo wiem, że już się święta zbliżają i wszystko, co się dobrze kojarzy, jakby również ze świętami. Więc no, tak jak mówię, no, wprowadza mnie to wszystko w dobry humor, to wszystko. Kiedy się przechodzę w galerii handlowe i kiedy się przechodzę ulicami, tutaj już wiszą te choinki, w sensie te takie neonowe i tak dalej. No tak, neonówki.
Zwykle też już chyba można zobaczyć w kilku miejscach. Tak, w sklepach wydaje większych, się... natomiast tutaj jak są te takie punkty, które się pojawiają co roku, to mi się wydaje, że, nie, się to one na samą że one się dopiero zaczną niedługo otwierać. Natomiast jestem trochę zdziwiony, że one się właśnie jeszcze nie otworzyły. No w sumie też jestem zdziwiony, bo niektóre oferują takie choinki, które naprawdę mogą stać do lutego, jak o nich zapomnisz, więc oczywiście nie wiem, dlaczego oni ich nie sprzedają wcześniej. Nie wiem, nie mam pojęcia, to trzeba pogadać się, z kimś, kto je sprzedaje. Wydaje mi się, że takie biznesy najlepiej zarabiają na tą dosłownie ostatnią chwilę, ostatni dzień, bo wtedy ludzie wydadzą ze 200 na choinkę. No tak, ale też wiesz, nie można tak, nie wiem, tydzień przed świętami zaczynać sprzedawać choinek, no bo to też myślę, że dla nich słabe. No na pewno sporo zarobią, ale myślę, że więcej zarobią, jeśli zaczną... Miejsce jest bardzo drogie przy takim sklepie, czy nie wiem, to nie miejsca wiem, są drogie. Nie mam pojęcia, chyba że sklep sam rzeczy sprzedaje, no to też jest miejsce do sklepu. Tutaj tak, nas, odjąć dwa miejsca. Nasze, no tak, no chociażby nasze okoliczne sklepy tutaj, wiesz, jakby też sprzedają i tutaj w takiej sytuacji to co, albo deleguje jakiegoś pracownika, no tak, albo, jakiegoś albo po prostu zatrudni, no i do trochę zarobić przez kilka tygodni. No ja myślę, że bym się zgłosił na coś takiego. Nie, sprzedawanie koiny. Spoko robota całkiem, myślę. Ciężko fizycznie, ale spoko. A, no dobra, dobra. Są gorsze. Mniejsze niż jakiś tam robotnik. Są gorsze, natomiast no myślę, że to się powinno wcześniej sprzedawać. No mogłoby, bo ja zawsze na ostatnią chwilę kupię. Chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem już teraz co. Ja chciałem powiedzieć i wiem co, więc mogę cię o to zapytać. Tak. W ogóle miałem, właśnie, że idą te święta, że jestem bardziej samodzielny, że mieszkam samemu, to znałem, że będę dużo wcześniej kupował prezenty, w sensie, że typu w listopadzie zacznę. Nie mam jeszcze ani jednego. Ja też nie. A chciałem właśnie jakoś wcześniej zacząć, bo uznałem, no bo wiem kto co mniej więcej lubi i wiem jakie są potrzeby, więc uznałem, że tym osobom, które wiem, no to kupuję prezenty takim, powiedzmy, tak? A to jakby coś wypadło takiego, no to kupię w grudniu, ale no nie wyszło mi, dopiero będę zamawiać. Nie, wszystkie ja prezenty też nie. Będę kupował online, bo nie wiem. Nie wiem. Wiesz co, powiem ci szczerze, ja chyba po prostu się wybiorę do jakiejś galerii handlowej, poświęcę trochę wolnego czasu. W sumie całkiem mam dużo ostatnio, tak myślę. No właśnie. Poświęcę nieco tego wolnego czasu, myślę, że przejdę się, zobaczę co tam jest ciekawego. Już mam jakieś pomysły wstępne oczywiście. Tak, te pomysły tak też mówię. Może kupię takie prezenty, żeby one też były dla mnie. A. Wiesz o co mi chodzi, w sensie, tak, kupujesz na przykład płytę, ale komuś zespół, który tobie się głównie podoba. A, tak. I płyta w sumie jest częściej przez ciebie. Dobry protip w razie czego, także polecam. No. To jest jak ojciec kupujący konsolę dzieciakowi, nie? No bo będzie grał dzieciak, będzie grał dzieciak, potem tyle, nie? Nie, no, w sumie tak. Znaczy ogólnie z tymi prezentami jest tak, że w sumie warto właśnie pomyśleć. Fajnie. Ja lubię też właśnie jak jest tak w małym naszym gronie rodzinnym, to lubię jak jest dużo prezentów. W sensie lubię jak są tak fajnie podzielone. Jest fajny taki widok, że nie wiem. Dużo tego wszystkiego podchodzi. Tak, że dużo, że tak fajnie jest dekorowana choinka. Ja ostatnio chyba rozdawałem prezenty właśnie. No ja bardziej będąc dzieckiem, a teraz to tak. Ja lubię w sumie. Nie, no ja też. O coś się jeszcze miałem zapytać, oczywiście znowu zapomniałem. A ja nie zapomniałem, więc mogę nawijać dalej. Tak, ale dobra, pozwól, że jedną rzecz, którą już się miałem zapytać od dłuższego czasu, to nagrywamy, że teraz cię zapytam. Oczywiście, jeśli cię nie pytałem o to na początku, mam nadzieję, że nie, bo już to tak jest, że się człowiek trochę wyłącza i bardziej o tym, co ma teraz powiedzieć. Jaki był, o ile oczywiście chcesz na to pytanie odpowiedzieć, bo nie wiem, może żeby kogoś nie urazić, kto ci dał ten prezent, jaki był najgorszy prezent, który dostałeś? Czy pamiętasz coś takiego? A, najgorszy prezent? Nie, bardziej nietrafiony w sensie. No tak, w sensie najbardziej nietrafiony, bo nie mógłbym się złożyć. Wydaje mi się, że nie pamiętam, albo tak bardzo nie ma... Nie, dobra, był jeden taki. Tak. Muszę powiedzieć, już nawet nie pamiętam jak to wyszło, ale ogólnie ABC. Powstanie tego problemu było takie, że ja zawsze chciałem mieć samolot zdalnie. Rozumiem. A dostałem helikopter. I to po prostu... Rozumiem. To prawie jak różnica między taką, wiesz, łódką dryfującą sobie na wodzie, tak żeglowcem, a motorówką, no tak, tak, która tak. Lata sobie tam... Znaczy też może nakreślić, o co chodzi, bo ja rozumiem, tylko że myślę, że ty to lepiej w słowo bierzesz. Znaczy, chodzi mi o to, że po prostu to jest zupełnie inna pasja. To nie jest to samo latanie, tylko to jest latanie statyczne, robienie jakichś tam rzeczy, a robienie akrobacji i latanie nie wiem, na powierzchni 1 kilometra, powiedzmy, tak na początku. Mm-hmm. Więc to jest zupełna różnica. I pamiętam, że chyba polatałem, nie wiem, powiedzmy 2 dni, wylądował w szafie. To jedyny prezent taki, można powiedzieć, nie trafiam. A u ciebie? Wiesz co, u mnie najbardziej nietrafionymi prezentami chyba były jakieś gry komputerowe z takich tematów, które mnie zbytnio nie interesowały. No to w sumie też. I te gry bardzo często jeszcze umierzę gdzieś w szufladzie i chyba muszę w końcu coś z nimi zrobić.
Natomiast też było często tak z ciuchami, ale jak to jest z ciuchami, wiesz, na początku mi się mogły nie podobać, potem stwierdziłem, że jednak są spoko. Mhm. Je nosiłem, no i chyba myślę, że to tak, bo tak to sobie nie przypominam, bardziej się jakby pamięta chyba te jak najbardziej trafione prezenty. No, ale raczej w tą stronę. No. A ja chciałem zapytać jeszcze, właśnie a propos prezentów, no. To znaczy jak będziesz tam kupował prezenty, no to wiadomo też mieszkasz jeszcze ze swoimi rodzicami, mhm. Inaczej do mnie, no to masz inaczej, bo na przykład jedna osoba może ci pomóc pakować do drugiej, tak? Jeszcze z siostrą, tak? Więc siostra może ci pomóc pakować prezent do kogoś innego. No ja muszę pakować prezent sam. Czy lubisz ten cały proces pakowania prezentu? Bo niektórzy ludzie uznają, że to jest najlepsza część świąt właśnie, pakowanie prezentu. Czy ja wiem? Znaczy wiesz co, nawet w miarę umiem sam zapakować te prezenty, raczej nie potrzebowałbym... Te kwadratowe od... chyba, jak ja. To jest najprzyjemniejsze. Tak. Kupić coś takiego w pudełku kwadratowym. Tak. Raczej chyba nie mam takiej, no chyba że zapakujesz w torbę taką. No tak. I raczej chyba nie mam takiej potrzeby, żeby oddawać do tych punktów takich, które są w centrach handlowych, być może jest kojarzycie. Tak. Chyba takie no, widziałem ostatnio. One są w każdej galerii handlowej, to też wiesz, takie sezonowe jak z choinkami, nie? No ciekawe, bo nie wiem, no w sensie widziałem to, właśnie uznałem, kto tu daje prezenty, tak? No co? Myślę, że dużo. Wiem, może tego nie lubić, ale... Myślę, że dużo. Dużo ludzi no daje. Jak tego nie potrafię za dobrze robić, a nie za bardzo wiem, to też jednak dla mnie to jest taka część starania się. To samo co pojechanie do, nie wiem, dalekiej galerii, kupienie czegoś fajnego, bo w tym sklepie jest akurat, to tak samo to pakowanie, według mnie to jest takie. No, spędziłeś trochę więcej czasu nad prezentem niż 5 minut, nie? No, daleko. Tak. No powiedz, czy u ciebie to jest tak, że doceniasz bardziej takie prezenty, które na przykład ktoś ci własnoręcznie zrobił, czy raczej jednak te kupne? Bądźmy szczerzy. W sumie, bez znaczenia właśnie najlepsza jest ta trafność, czyli no jeżeli z kimś rozmawiałem, na przykład tydzień temu, że o, ostatnio mi się coś zepsuło, albo o, chciałbym sobie kupić, nie wiem, nową puszkę farby w kolorze złotym, a nie było ostatnio w sklepie, i dostanę tą puszkę farby w kolorze złotym, to jest dla mnie cudowne, bo ten ktoś daje mi to, co jest najważniejsze, czyli mnie słucha. Czyli nie, nawet nie prezent, tylko o, nie mówiłem moich słów w powietrze, ktoś mnie wysłuchał, tak? Zna mój jakiś tam, powiedzmy, mini problem albo moją małą zachciankę, tak? Więc chyba to jest najfajniejsze. U mnie chyba podobnie, wiesz co, doceniam na pewno prezenty zrobione jakieś własnoręcznie, ale też zależy, czy to trafi moje gusto. No, na pewno, jeśli prezent jest kupny i trafiony, no to będę się bardzo cieszył. Natomiast jeśli, tak jak mówię, jest własnoręcznie zrobiony z sercem, to się bardzo cieszę. Właśnie, może nie o świętach, ale no moje urodziny, czy na 18 rodzin, no taka większa przyjechała. No. Trochę ludzi, których nie za bardzo kojarzyłem, jakieś tam dalsza rodzina, można powiedzieć. No tam, wiesz, ludzie starsi z dziećmi. I właśnie od jakiegoś tam dzieciaczka dostałem taką kartę fajną, ręcznie robioną. To jest bardzo miłe. O, jak słodka. No ja z 18 te swoje kartki, na których miałem samą sobie. Oczywiście, takie rzeczy się zostawiam. Leżą w szafeczce. Tak, takie wszystkie kartki też. Trzeba właśnie, no potem na urodziny dostanę, czy na święta, to tak samo wszystkie kartki. W sensie kartki, no, jakieś tam ozdobne koperty zostawiam większość. Rozumiem. Rozumiem, wiesz co? To jest spoko. Wydaje mi się, że to, co powiedzieliśmy o świętach, co chcieliśmy powiedzieć, no to powiedzieliśmy. Ja mam jeszcze jedno ultra krótkie pytanie. Oczywiście. Jeżeli dostaniesz pieniądze od kogoś, czy to jest okej, czy nie? I czy że jest. Zawsze są dobre pieniądze. Na świecie, nie? Pieniądze to mi się bardziej kojarzą właśnie imieniny, urodziny. Tak na święta. Ale no nie pogardziłbym zdecydowanie. Ty pewnie podobnie. Chyba tak, ale chyba rzeczywiście, że urodziny, imieniny, jakieś inne okazje, to rzeczywiście może być jakaś kasa na święto, to raczej jednak coś konkretnego. W sensie, tak. Dobrze, no to tyle, co chcieliśmy powiedzieć, to chyba bym powiedzieć. Tak. Myślę, że takie krótsze podcasty są nawet lepsze, bo jakby łatwiej skupić uwagę, tak, niż słuchać 40 minut, czy tam chyba nawet raz nam około 50 minut wyszło. Około 55 minut chyba. Nie pamiętam, że musiałbym sprawdzić, już nie pamiętam. No cóż, no, podzielcie się z nami w komentarzu na temat swoich jakichś wspomnień świątecznych, swoich spostrzeżeń, również tego, jakie były wasze ulubione prezenty i właśnie te mniej trafione. Myślę, że na Facebooku też jakiś post utworzymy, żebyście się mogli podzielić. Oczywiście niekoniecznie ankieta, ale po prostu jakiś post. Jeśli oczywiście będziecie chcieli się z nami podzielić, to serdecznie was do tego zapraszamy. Oczywiście słyszymy się w kolejnym podcaście. Miejmy nadzieję, że za tydzień, o ile nam tam nic nie wypadnie, i nam się będzie chciało, oczywiście. O ile znajdziemy czas, to nagramy, wrzucimy. Dziękujemy wam za uwagę. Wesołych świąt już od razu wam życzymy. Dokładnie. No to co? Cześć. Cześć.